Fundacja Ale Akcja zaprasza do krainy legend. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami stał gród potężny z siedmioma wieżami. A bronił go rycerz nadzwyczaj mężny. Chcąc zdobyć uznanie złotowłosej księżnej, dla niej smoki zabijał, piekł pierników w tace, wygrywał turnieje i polerował glace. Odbył wiele podróży, poznał ciekawe postacie. A jakie? To się wnet przekonacie. Piast kołodziej. Czyta Michalina Papis. Pewnego letniego dnia do warownego krużwickiego grodu przybyli dwaj nieznani wędrowcy. Zrazu widać było, iż daleko przebyli drogę, a ich zakurzone szaty były jakieś inne, odmienne, cudzoziemskie. Do krużwicy przywiodła ich wieść o mających się odbyć na zamku postrzyżynach dwóch synów panującego tu księcia Popiela. Ten stary słowiański obyczaj, polegający na obcięciu młodemu chłopcu włosów, symbolizował przejście chłopca spod opieki matki pod opiekę ojca, czyniąc go jednocześnie spadkobiercą ojcowskiego dobytku. Było to huczne, rodzinne święto. Wielkie było jednak zdziwienie i rozczarowanie podróżnych, gdy na polecenie księcia odmówiono im gościny, a straże odpędziły ich od zamkowych bram. Smutni, zmęczeni i głodni wędrowcy udali się w dalszą drogę. Przechodząc przez wieś pod grodziem będącą, u samego jej skraju, tuż pod lasem, ujrzeli ubogą chatkę, przed którą krzątała się jasnowłosa kobieta. Zbliżał się wieczór, czas spoczynku, więc wędrowcy, pozdrowiwszy ją, o gościnę poprosili. Gospodarzami ubogiej zagrody okazali się Piast, który był kołodziejem, i jego żona Rzepicha. Zmęczonych wędrowców przyjęli pod swój dach. Bardzo ucieszył się Piast i jego żona, mogąc przyjąć pod dach swojej skromnej chaty nieznanych wędrowców. Napoili ich i strawą najlepszą ugościli. Gdy po wieczerzy goście przy ognisku zasiedli, Piast, wiodąc przed ich oblicza swego syna, poprosił gości. Nadeszła godzina, aby ściąć mu włosy na czole. Zetnijcie mu włosy złotawe, nadajcie mu imię sami i odkryjcie, co tajne przed nami. A więc i w domu Piasta i Rzepichy też przygotowywano się do postrzyżyn. Tej prośbie nie mogli odmówić. Zgodnie z wolą ojca, wędrowcy postrzygli siedmioletnie jasnowłose pachole, dając mu na imię Ziemowit. A że darów żadnych ze sobą nie mieli, tedy błogosławiąc chłopca, taką przepowiedzieli mu przyszłość. Piaście, syn twój będzie polanym księciem. Zyska on rozgłos na świecie, a ród twój będzie królewskim przez wieki oraz posiądzie sławę i włoście. To rzekłszy, nieznani wędrowcy podziękowali za gościnę u Piasta i Rzepichy i udali się w dalszą drogę. Gdy już opuścili gościnną zagrodę i doszli do skraju lasu, przemienili się w dwa białe orły, które z furkotem skrzydeł odleciały, wysoko szybując po niebie. A ich przepowiednia? Spełniła się. Wkrótce Piast po śmierci niegościnnego księcia Popiela został księciem. Po nim godność przejął jego syn Ziemowit, ale dopiero jego prawnuk Mieszko I trwale zapisał się na kartach historii Polski. Jeżeli podobała Ci się ta legenda i chcesz usłyszeć ich więcej, to koniecznie odwiedź naszą stronę www.bajecznesłuchowisko.pl. Projekt został sfinansowany przez Fundację Lotto.